Witaj na kanale Ciekawe Ptaszniki. Odcinek 71. Nowe ptaszniki w mojej hodowli. Kilka dni temu spotkałem się z Konradem, pseudonim Device, być może go znacie, który zrobił mi prezent i podarował paczkę z 6 ptasznikami. Niestety na tym filmie nie zobaczycie unboxingu, bo pająki niestety nie mogły czekać zapakowane na dogodny moment do nagrywania, za to dziś przełożę je do pojemników tymczasowych. Wszystkie pająki to samice. A jakich gatunków? Zapraszam do obejrzenia filmu i wspólnego zgadywania. W trakcie materiału zaprezentuję Wam wszystkie osobniki i udzielę wskazówek, które sam w ramach podpowiedzi otrzymałem od Konrada. Mi udało się niestety odgadnąć tylko połowę otrzymanych pająków i do tego tylko tych najprostszych. Mam nadzieję, że Wam pójdzie to znacznie lepiej niż mi. Dużo pracy przed nami, zatem zabieramy się do roboty. Najpierw będę musiał przygotować pojemniki, gdyż nie miałem nic już wolnego i musiałem improwizować. Kupiłem w sklepie budowlanym 5 pojemników przeźroczystych o pojemności około 2 litrów. Zanim zabrałem się za nagrywanie filmu, wywierciłem już w kilku otwory wentylacyjne i żeby Was nie zanudzić, zostawiłem tylko jeden, na którym pokażę Wam, jak to robią. Są troszeczkę zbyt niskie, ale jako przejściowe domy dla pająków będą w sam raz. Pojemniki mają zatrzaski, więc nie powinno być problemów z ucieczkami. Koszt jednego pudełka to 10 zł. Aby w miarę estetycznie to wyglądało, najpierw zaznaczę przy użyciu linijki miejsca, w których będę wiercił. No bo co, słuchajcie, dlaczego miałoby nie być równo? Myślę, że nie ma co na pałę byle gdzie tych dziurek walić, tylko trzeba to zrobić w miarę ładnie. Każdy hodowca ma oczywiście na to swoje sposoby, różne. Ja wybieram sposób najwygodniejszy, czyli małe wiertło o średnicy 2 mm. Jest to wiertło do drewna, ale doskonale sprawdzi się z plastikiem. Kiedyś na moim kanale był już, słuchajcie, podobny film, na którym robiliśmy wspólnie takiego fauna boxa domowym sposobem. Dobra, a oto już pierwszy pająk, którego dostałem. Wiecie, co to jest? Podpowiedź pierwsza. Klasyczny gatunek, jest to jego drugie wydanie. Podpowiedź druga. W nazwie ma kraj z Ameryki Centralnej. Podpowiedź trzecia. Nie jest to już brachypelma. Brawo, bardzo dobrze. To właśnie ten pająk, o którym myślisz. Jest on zupełnie jak Big Mac w McDonaldzie. Każdy go zna, każdy go miał i nigdy się nie nudzi. A skoro jest to samica, to zostanie u mnie na długi czas. Pająk numer 2. Wystawił się do nas odwłokiem, ale to chyba nie przeszkodzi Wam w odgadnięciu, jaki to gatunek. Podpowiedź pierwsza. Ten ptasznik to czyste złoto. Nie tylko z nazwy. Podpowiedź druga. Jest to bliski sąsiad Psalmopeus irminia, jeżeli chodzi o występowanie. Podpowiedź trzecia. Ma nowy przedrostek, zupełnie jak Keanu Reeves w Matrixie. Mega się cieszę, bo mam identyczną samicę, ale że się tak wyrażę w wersji classic, a oto już delikwent numer 3, a raczej delikwentka. Zgadywaliście tego ptasznika na mojej karcie społeczność. Najbliżej udzielenia poprawnej odpowiedzi był kolega z kanału Ptaszniki Olka and Krzesia, który wytypował jako pierwszy Formictopus auratus. Ten ptasznik to Formictopus atrichomatus. I powiem Wam, słuchajcie, naprawdę zupełnie szczerze, że ani mi go specjalnie nie przypomina, tak jak sobie zobaczyłem zdjęcia w Google'ach, ani za bardzo nie wiem, czym różni się właściwie auratus od atrichomatus. Może Wy wiecie. Piszcie w komentarzach, ja chętnie dowiem się czegoś nowego. Okej, pająk numer 4. Również gościł kilka dni temu na mojej karcie społeczności na YouTube. Podpowiedź pierwsza. Jest to koparka czarna z nazwy. Podpowiedź druga. Pochodzi z wyspy niedaleko Australii. To naprawdę, słuchajcie, była trudna zagadka, ale prawidłowej odpowiedzi udzielił Volt Spiders V2. Szacun dla wszystkich, którzy zgadywali. Kolejny prezent to... No właśnie. Tliltocatl verdesi. Poprawnej odpowiedzi jako pierwszy udzielił ponownie kolega z kanału Ptaszniki Olka and Krzesia. Gratulacje i pozdrowienia dla Ciebie, chłopaku. I już ostatni ptasznik i to raczej prosta zagadka. Podpowiedź pierwsza. Jest to ptasznik rodem z Hollywood. Na pewno w niejednym filmie go widzieliście. Podpowiedź druga.
kiedyś nazywał się tak jak typowy Kowalski w USA. Podpowiedź trzecia. Polska nazwa to ptasznik czerwonokolanowy. Wiecie już, o kogo chodzi? Na pewno wiecie. Brachypelma hamori. Powiem wam, że pomimo swojej ekstremalnej popularności, ja w swojej hodowli nigdy go nie miałem. Na koniec samiec Chromatopelma cyaneopubescens od Zilli. Jak się okazało, mam aż 3 samice. Więc ten delikwent będzie miał co robić przez najbliższe miesiące. Ale fajne ma już kolory. Zanim przejdziemy dalej, zostaw suba na kanale. Jak dobijecie do 35 tysięcy subów, to zobaczycie mnie przed kamerą. Ciekawe, czy wam się to uda. To co, panie i panowie? Organizujemy pojemniki i wpuszczamy pająki. Najpierw jednak podłoże. Do każdego z pojemników użyję tego samego, a będzie to podłoże od Vantis Terra, mianowicie Arachnida Earth. Mega dobrze się sprawdza, szkoda tylko, że nie mają opakowań takich np. 3-kilogramowych, bo szybko schodzi. Ale w zasadzie, zawsze można zamówić kilka opakowań w sumie. Polecam, jest to polski produkt, używam go od jakiegoś czasu. Nie dość, że bardzo wygodny, gotowy do użycia zaraz po otwarciu, to jeszcze na dodatek ptaszniki bardzo go lubią, bo doskonale utrzymuje wilgoć. Fauna Box pójdzie dla ptasznika podziemnego, więc podłoża muszę dać trochę więcej. Zrobię taki miks z podłożem, które ostatnio mi zostało z mrówek i wymieszam to. No dobra, pora już na dekorację. Do każdego pudełka trafi kawałek korka, jako taki wiecie punkt startowy do budowy kryjówek. W pierwszych 2 pojemnikach użyję posypki na podłoże. Nie jest to oczywiście niezbędne pająkowi do życia, są to tylko takie wiecie ścinki, okruszki, które jednak bardzo fajnie nadają taki naturalny wygląd i cieszą oko. W tym pojemniku użyję piasku kwarcowego, po prostu posypię wszystko tak z wierzchu jak leci. Tu z kolei użyję czerwonego piasku, właściwie on jest taki trochę pomarańczowy, a jako ozdoba szyszki olchy, kilka ich tutaj sztuk umieszczę. Może być. A tutaj z kolei dosypię ścinki korka prasowanego, po to, aby trochę ta aranżacja była inna od pozostałych. Do tego niewielka ilość mchu suszonego. O tutaj w rogu. I może po drugiej stronie też. Gitara, jest ok. W tym użyję włókien kokosowych, niedużo, zaledwie tak symbolicznie, żeby chociaż troszeczkę podnieść walory estetyczne. Tutaj jeszcze mech, bo mi został. No i zrobimy, słuchajcie, trzecią warstwę. Na piasek pójdzie jeszcze taka posypka, już ją widzieliście wcześniej, aby to tak goło i blado nie wyglądało. Ponownie włókna. No i gotowe, skończyłem. Oceńcie efekty i piszcie, który pojemnik wyszedł najlepiej waszym zdaniem. Szkoda, że w komentarzach nie możecie wrzucać fotek, bo chętnie zobaczyłbym wasze aranżacje, ale zawsze równie dobrze możecie je opisać pod tym filmem. Pora na wpuszczenie pająków. Jako pierwsza Brachypelma hamori. Jak widzicie, pająk jest bardzo spokojny, nie stawia się, nie wykonuje gwałtownych ruchów, podobnie jak i ja, nie ucieka, podobnie jak i ja, dzięki czemu przeprowadzka odbyła się bez problemu. Mamy to. Wydaje mi się, że bardzo fajnie to wyszło, kolory otoczenia ładnie komponują się z ptasznikiem. Założę się, że wielu z was ma takiego pająka w swoich hodowlach. A jeżeli nie macie, to naprawdę warto. Jest to poza tym świetny gatunek do tego, aby zacząć swoją przygodę z terrarystyką. Polecam. Lecimy dalej. Wpuszczamy Tliltokadl Verdesi. Najedzona w opór, trochę wyczesana, ale to minie po kolejnej wylince. Jeżeli będziecie chcieli z nią osobny odcinek, dajcie znać. Następny pająk to Neoholotele Incei Gold. Na zdjęciach i filmach ten ptasznik nie wygląda tak dobrze jak na żywo.
Tutaj zrobiłem mu ujęcia z ręki, dlatego obraz trochę drży, wybaczcie. Wciąż jednak zbieram na obiektyw makro, jeżeli chcecie pomóc, to info znajdziecie w opisie filmu. Zobaczcie jeszcze te złote kolory, no przepiękne. I pora na formik topus. Trafi on do pojemnika z czerwonym piaskiem. Jest to bardzo aktywny osobnik, no w zasadzie osobniczka, jeżeli tak można powiedzieć, nie, no nie można tak powiedzieć, osobnik. No i jestem ciekaw, co z niego wyrośnie, no z niej. Fajnie, to już trzeci formik topus w mojej hodowli, bardzo się cieszę. A słuchajcie, być może nie zauważyliście, ale obok przycisku subskrybuj pojawił się guzik wesprzyj. Kliknijcie go, aby dołączyć do grona widzów, którzy dostaną specjalne plakietki i bonusy w formie dostępu do ukrytych treści. A wszystko to po to, aby zebrać kasę na obiektyw, aby filmy dla Was były jeszcze lepsze. Zapraszam. Tymczasem na ekranie Tliltocatl albo Pilosus, Nicaragua. No słuchajcie, można sobie język połamać na tej nazwie, co? A, no jeżeli jesteśmy już przy brachypelmach, no to warto pamiętać, że była rewizja i wszystkie te kolorowe brachypelmy zostały dalej brachypelmami, a te czarne, mniej kolorowe, zostały wydzielone jako Tliltocatl właśnie. No, gdzieś wyczytałem, że mniej więcej taki podział został przyjęty. Warto o tym pamiętać. Widzę, że wiele osób dalej używa sformułowania, że jest to brachypelma albo pilosum. No jest to stara nazwa, która już nie funkcjonuje. No i została nam jeszcze koparka, czyli ptasznik podziemny. Jestem, słuchajcie, bardzo ciekaw obserwacji tego ptasznika, bo jest to nowość w mojej hodowli. I jeszcze nigdy żadnego orpchnaecus nie miałem. A wy? Ciekawe. Na koniec został jeszcze samiec chromki. Przełożę go do troszkę większego pojemnika. Niech się chłopak nie męczy w tym pojemniczku po sałatce. Wiele mu z życia już nie zostało, jeszcze tylko kilka miesięcy. Niech coś ma od życia, zanim spotka się z dziewczynami. No, wygląda na bardzo aktywnego. Świetnie. Odcinek z dopuszczania chromatopelmy będzie już niedługo na kanale. Zapraszam. Aha, Mikołaj Sowa. Dziękuję Ci bardzo za miniaturkę, którą użyłem w tym filmie. Czapka kanału Ciekawe Ptaszniki leci do Ciebie. Pozostałe osoby, które brały udział w facebookowej zabawie w grupie TerraTube, dostają czapki za 50%. Jeśli chcą oczywiście. Do tego komplet naklejek kanału Ciekawe Ptaszniki. Kod i link znajdziecie w opisie. No i to wszystko. Tak to wyszło. Pozostaje mi już tylko nakleić etykiety z opisami. Robię to zawsze po to, aby po pierwsze nie pogubić się i nie pomylić wśród moich pająków, a po drugie po to, aby moi znajomi, którym prezentuję hodowlę, zawsze mogli sobie sami coś przeczytać o danym osobniku. No i po trzecie, co by tutaj dużo nie mówić, dużo bardziej profesjonalnie to wygląda, kiedy macie ładne, estetyczne etykiety. Wielu sprzedawców również takie etykiety już dodaje do swoich przesyłek jako standard. Jest to mega fajna rzecz. Także używajcie etykiet. I to wszystko na dziś. Trochę pracy przy tym było, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Piona! Hej, jesteś tu nowy? Zostaw suba. Stuknij łapkę w górę pod filmem. Kontakt ze mną na Facebooku. A na koniec, jeżeli Ci się podobało i chcesz więcej, kliknij ten film na górze. Albo na dole. A może lepiej na górze? Na dole? Na górze? Oba kliknij.